i proszę pisał zwycięzcy o odebranie nagrody pani dyrektor na następnej przerwie. Wszystkim uczestnikom dziękuję serdecznie za udział i zapraszam do kolejnej edycji w przyszłym roku. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Radio Wybicki. Jak się pani podobała ta audycja? Tak, jaka audycja? Bo ja żadnej nie słyszałam, nic w ogóle nie posłuchałam. Nasz pan kochany profesor Szparaga rozmawiał i no, wygłaszał audycję na temat 11 bardzo listopada. Bardzo ładne pieśni były, bardzo mi się podoba. Tak. Tutaj nasza szkoła jest bardzo utalentowana, tak. I śpiewała razem z głośnikami. Tak. No i dobrze, jaki ma pani temat, znaczy jakie ma pani zdanie na ten temat? No na temat tej audycji, czy się pani to podobało, bardzo mi się podobało i mogą być częściej na innych lekcjach, niekoniecznie na WF-ie. Dobrze, postaramy się coś z tym zrobić. Dziękujemy bardzo za wizję. Dzień dobry, Radio Wybicki, jak się pani podobało audycja? Tylko zobacz, czy tam się nic nie dzieje. Dzień dobry, Radio Wybicki. Jak się pani podobała nasza audycja z okazji 11 listopada? Bardzo mi się podobała, bo niezwykle właśnie taka oryginalna. Dzięki czemu uczniowie chyba zachowywali większy spokój niż na typowych uroczystościach. Tak, czy śpiewała pani z głośnikami, że tak się wyrażę? A rzeczywiście, śpiewałam z głośnikami, ale cicho, ponieważ nie mam głosu ani słychać. Oj tam. Dziękuję bardzo za wywiad. Już, Jasiu? Dzień dobry, Radio Wybicki. Jak się pani podobała audycja z okazji dnia 11 listopada? Na pewno? Dziękuję bardzo za... Dzień dobry, Radio Wybicki. Jak się pani podobała audycja z okazji dnia 11 listopada? Była cudowna. Jestem wzruszona dogłębnie. Tak, dziękuję bardzo za odpowiedź. Jak się pani podobała audycja z okazji dnia 11 listopada? Rozmawiam. Uwaga! Trzaskowski. Dzień dobry, jak się pani podobała audycja z okazji dnia 11 listopada? Zajebista. Czy powie pan coś więcej oprócz tego słowa? Nie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Jak się panu podobała ta audycja z okazji dnia 11 listopada? Chciałbym się wypowiedzieć, ale nic nie było słychać. Dziękuję bardzo. Jak ważna dla Polaków była tradycja walk o naszą państwowość. Zapraszamy.